Siostry Słońca. To historia z epoki, kiedy o ślubach decydowały magiczne zaklęcia lub bitwy z gigantami. Jest to historia czasów, których królowie i królowe rządzili ziemią oraz kiedy możliwe było spotkanie rodziny Księżyca i Słońca. Dawno, dawno temu żył potężny król, który miał pięknego syna. Najlepszym przyjacielem księcia był syn królewskiego ogrodnika. Chłopcy wszystko robili razem. Razem się uczyli, bawili i jedli. Król nie był z tego zadowolony, ale jego ukochany książę nie miał innego przyjaciela oprócz syna ogrodnika. Nasza historia zaczyna się pewnego dnia, gdy obaj chłopcy ścigali się w ogrodach królewskich, a syn ogrodnika znalazł tajemniczą rzecz. Ha! To był dobry wyścig. Pokonałem cię. Nie, nieprawda. Byłem pierwszy. Nie, bo ja. Hej! Co to jest? Wygląda jak złote pióro. Pióro ze złota. Jest moje, ponieważ je znalazłem. Nie, jest moje, bo byłem tu pierwszy. Moje, moje. O co to całe zamieszanie? Dwaj chłopcy opowiedzieli wszystko królowi, ale król nie mógł dopuścić, by syn ogrodnika zdobył przewagę nad księciem. Dlatego wymyślił niemożliwy do spełnienia warunek. Ranek, dam ci szansę udowodnienia, że pióro należy do ciebie. Jeśli zobaczyłeś pióro, zanim dostrzegł je książę, to musiałeś też zobaczyć kurę, do której ono należało. Zatem idź i znajdź kurę z brakującym złotym piórkiem, a pióro będzie twoje. I nie wracaj do pałacu, dopóki tego nie zrobisz. Ale wasza wysokość... Wystarczy. Czy przyznajesz, że to pióro należy do księcia? Nie chcę go, ojcze. Dajmy to pióro Rankowi. Dziękuję, przyjacielu, ale to już nie jest kwestia posiadania pióra. Z przyjemnością ci je oddam, ale ja nie kłamię. Zobaczyłem je pierwszy. Jeśli jego wysokość chce na to dowód, zdobędę go dla niego. Znajdę kurę, do której należało. Ranek szukał kur po całym pałacowym ogrodzie. Książę mu pomagał. Kiedy nic nie znaleźli, Ranek postanowił opuścić pałac i szukać kur poza jego murami. Ranek, nie idź! To rozkaz króla. Mam go nie wykonać? W takim razie pójdę z tobą. To również będzie sprzeczne z rozkazem króla. Do zobaczenia, przyjacielu. Wkrótce wrócę. Ranek opuścił pałac. Zastanawiał się, gdzie na całym świecie powinien szukać kury ze złotym piórem, ale... Niech prowadzi mnie mój los. Ranek wszedł do głębokiego lasu. Szedł, kiedy usłyszał głos. Hej, dokąd się wybierasz? Czy właśnie usłyszałem jakiś głos? Tutaj! Cześć, jestem mówiącym lisem. Mówiący lis w rzeczy samej. Dokąd zmierzasz? I tak Ranek opowiedział mu wszystko o złotym piórze. Myślę, że wiem, gdzie możesz znaleźć kury ze złotymi piórami. Naprawdę? Gdzie? Nieco dalej stąd, na wschodzie. Żyją siostry Słońca. Mają 6 kur ze złotymi piórami. Z pewnością kura, o której mówisz, należy do nich. Zaprowadzę cię, jeśli chcesz. Lis poprowadził Ranka przez leśne głębiny i kilka wysokich gór, aż dotarli na szczyt najwyższej z nich. Ten szczyt błyszczał i mienił się, jakby był otoczony złotą aurą. Tutaj mieszkają siostry Słońca. Pójdźmy i poprośmy je, aby pożyczyły nam jedną ze swoich kur. Lis i Ranek poszli do zamku. Drzwi były otwarte, więc weszli do środka. Tam zobaczyli 6 złotych kur, które z niecierpliwością dziobały złote ziarna. Ranek zauważył tą, której brakowało jednego pióra. To ta kura. Więc poszukajmy sióstr.
weszli do wspaniałego złotego zamku. Nagle usłyszeli głos. Kim jesteście? I co was sprowadza do mojego zamku? Witaj, pani. Nazywam się Ranek, a to jest mój przyjaciel, mówiący lis. I chcecie moją złotą kurę? Tak. Skąd o tym wiesz? Moja młodsza siostra została porwana przez bandę olbrzymów. Wszystko to jest częścią proroctwa, mówiącego o tym, że ktokolwiek uratuje ją z rąk olbrzymów, poślubi ją, gdy dorośnie. Tylko człowiek ze złotym sercem może wykonać to zadanie, a my będziemy wiedzieli, że jest to właściwy człowiek, jeśli będzie posiadał złote pióro i przybędzie do nas, szukając kury, do której ono należało. Mam wyjść za twoją siostrę? Siostrę Słońca, kiedy dorosnę? Tylko jeśli uda ci się ją uratować z Królestwa Gigantów. A gdzie znajdę Królestwo Olbrzymów? Nie wiem, czy ją poślubię, ale pomogę ci i zrobię wszystko, żeby ją uratować. Ja wiem! Chodź ze mną! A czy olbrzymy jedynie porywają, czy też mogą zabijać? Upewnij się tylko, że nie znajdujesz się pod ich stopami. Wtedy powinieneś zostać cały, to znaczy żywy, to znaczy w porządku. Lis zabrał Ranka do zamku gigantów. Usłyszeli świetną muzykę i taneczne przytupy dochodzące z wnętrza. Wczołgali się do ogrodu z łatwością, chowając się za gigantyczną trawą i zajrzeli do środka przez ogromne okno. Olbrzymy tańczyły, a młodsza siostra Słońca siedziała na stoliku, na małym tronie, wyglądając na złą i nieszczęśliwą. Nie była większa niż kciuk olbrzyma. Na czole miała gwiazdę świecącą jak słońce. Ranek pomyślał o planie i szeptem zdradził go lisowi. Chodź, siostrzyczko Słońca, zatańcz z nami. Nigdy. Nie zatańczysz ze mną, moja pani? Czy możesz postawić mnie na stole obok niej? Czy mogę prosić o taniec, pani? Teraz mała siostra przypomniała sobie o proroctwie. Zgodziła się zatańczyć z Rankiem, a kiedy wszyscy giganci byli pochłonięci obserwowaniem ich tańca, lis nagle zeskoczył z okna i zgasił wszystkie świece w sali, pogrążając ją w ciemności. Podczas gdy giganci zastanawiali się, co się dzieje, gwiazda na głowie dziewczynki wskazała im drogę ucieczki. Ranek i młodsza siostra Słońca wybiegli z sali i uciekli z Królestwa Gigantów. Wrócili do własnego zamku. Wypełniłeś stare proroctwo. Dziękuję ci. Za 10 lat, kiedy oboje dorośniecie, moja siostra przyjdzie do twojego domu i przyprowadzi cię tutaj, gdzie odbędzie się wasz ślub. Ranek wrócił do swojego królestwa z kurą z brakującym złotym piórkiem i opowiedział całą swoją przygodę królowi. Ojej, zamierzasz poślubić siostrę Słońca? Nie wiem, czy kiedy dorośniemy, zakochamy się w sobie. To proroctwo! Jesteś jedynym młodzieńcem o złotym sercu. Gdy dwaj przyjaciele rozmawiali z ożywieniem, król nie posiadał się ze złości. Uważał, że tylko książę godny jest poślubić osobę opisaną tak magicznymi i mistycznymi słowami jak siostra samego Słońca. Postanowił więc, że jeśli po 10 latach dziewczyna przyjedzie do ich królestwa, pokrzyżuje ich ślubne plany. Minęło 10 lat. Ranek i książę wyrośli na odważnych, mądrych i przystojnych młodych mężczyzn. Zbliżał się dzień przybycia siostry Słońca. Pewnego dnia, gdy król, książę i Ranek ćwiczyli strzelanie w ogrodzie, niebo wypełniło się jasnym, złotym światłem. Skrzywili się, ale kiedy światło nieco przygasło, zobaczyli złoty rydwan lecący w powietrzu. Następnie rydwan wylądował w pałacowym ogrodzie. Wysiadła z niego najładniejsza dziewczyna, jaką kiedykolwiek widzieli. Na głowie miała gwiazdę. Ranek,
to młodsza siostra Słońca. Książę z armią sług i strażników podbiegł do niej, aby powitać ją w pałacu. Król zmarszczył brwi. A więc to ty jesteś dziewczyną, którą Ranek uratował przed gigantami? Tak. Przykro mi, ale jakoś trudno mi uwierzyć w tę historię. Ojcze! Jestem królem tego kraju i moim zadaniem jest ustalenie prawdy. Dlaczego dama tak potężna jak ty potrzebuje, by biedna młodzież ratowała ją z opresji? Muszę wiedzieć, czy ta historia jest prawdziwa. Ale ona jest tutaj zgodnie z opowieścią, ojcze. Jakiego dowodu potrzebujesz? Wasza wysokość, wszystko wydarzyło się 10 lat temu. Jak możemy ci udowodnić, że to prawda? Wyznaczę ci 3 praktycznie niemożliwe do wykonania zadania. Jeśli im podołasz, wtedy wam uwierzę. A co to będą za zadania? Zadanie pierwsze polega na tym, że w ciągu jednej nocy wytniesz cały las, który otacza mój kraj. A potem, gdy będę przekonany, że rzeczywiście został wycięty, następnej nocy przywrócisz go do jego pierwotnej formy. Jesteś siostrą Słońca. Z pewnością dasz radę to zrobić. Następnie chcę, żebyś osuszyła wszystkie jeziora i stawy w moim kraju, a następnej nocy napełniła je od nowa. I zadanie trzecie, spal wszystkie ptaki na niebie światłem swojej gwiazdy, a potem następnego dnia przywrócić je do życia. Ojcze, to okrutne! Przecież proszę, żeby wszystko zostało później naprawione. Nieprawdaż? Nie należę do twojego królestwa, dlatego nie muszę wykonywać twoich rozkazów, wasza wysokość. Ranek należy do mojego królestwa i nie możesz zabrać go ze sobą, dopóki ja na to nie pozwolę. Jaki król mógłby chcieć, żeby wycięto jego lasy, osuszono stawy i wymordowano ptaki? Proszę, żeby wszystko zostało później naprawione. Nieprawdaż? Ale co z bólem, którego wszyscy będą musieli doświadczyć? Drzewa, kiedy zostaną wycięte, stawy, gdy zostaną osuszone i ptaki, gdy ich skrzydła zostaną spalone. Jak możesz celowo sprawiać komuś ból, nawet przez minutę? Spełnię twoje życzenie, ale na swój sposób. Niech wszystko drewniane w tym pałacu zostanie pocięte na kawałki. I niech sam pałac spłonie. I niech wszystkie martwe ptaki w pałacu ożyją. Przestań, nie! Ja tylko wykonuję twoje rozkazy, wasza wysokość. Mój pałac zostanie zrujnowany. Proszę, przestań, wierzę ci. Nie obchodzi mnie, czy mi wierzysz. Słońce ma ożywiać przyrodę, a nie niszczyć ją, aby udowodnić swoją rację takiemu aroganckiemu, samolubnemu królowi jak ty. Przestań. Błagam o wybaczenie w imieniu mojego ojca. Proszę, przestań. Czy możemy teraz odejść? Czy nadal jesteście związani prawem ziemi? Przepraszam. Pozwalam wam odejść. Tak mi przykro, Ranek. Pani, twój gniew był całkowicie uzasadniony. Życzę wam razem pięknego życia i zostawiam was na chwilę samych. Rozumiem znaczenie proroctwa, ale czy powinniśmy się pobrać tylko dlatego, że ktoś tak powiedział? Nie. Zamieszkaj z nami. Pobierzemy się tylko wtedy, jeśli oboje poczujemy, że tego właśnie chcemy. Jeśli proroctwo jest prawdziwe, zakochamy się w sobie. Tak. Ja też myślę, że powinniśmy tak zrobić. Tak więc Ranek i mała siostra Słońca odlecieli na swoim złotym rydwanie. Nie wiemy, czy się pobrali, ale na pewno oboje dali królowi tego kraju lekcję, której nie zapomni do końca swoich dni.
Z pomocą swojego szlachetnego syna król porzucił aroganckie, samolubne metody, a mieszkańcy jego królestwa żyli długo i szczęśliwie.